Cześć wszystkim, znowu połączyłem dalszy ciąg Arkanu. Połączyłem trochę Virgila, uleczył nas z powrotem. Dobra, tu nic nie ma. Co tutaj mamy? Katorn Crystal. Jednego z nich będziemy niedługo potrzebować. Niedługo. Kiedyś będziemy potrzebować, więc sobie zatrzymam. Jest leczenie trucizny i to może się przydać. Lekkie obciążenie znowu. Dobra, Virgil. Dam ci kilka potek. Dobra. Nic nie ma. O! Szmata. Miło. Dobra i... Jest jeszcze parę z beczek. Nie, jedna, dokładnie. Nic w tym. Dobra. Coś tu jeszcze mamy? To chyba wszystko. W każdym razie, panowie P. Skyler i spółka, jak widać, zajmują się jakimiś podejrzanymi sprawami. Dobra. It is done. Idźcie przodem. It is done. Ładnie, awans. Czasami nie trafię w postać przeciwnika i on się rusza zamiast strzelić. To jest lekki problem. Jeszcze kiedy... Potrzebuję zadawać obrażenia, żeby awansować. Dobra, właśnie, wejdziemy w percepcję. Zobaczę tylko, czy to nam zwiększy szansę trafienia. Nie, nie zwiększy. Dobra. Nie możemy tutaj czekać. Szkoda. Dobra, idziemy dalej. To może być trochę więcej pułapek. It is done. ...60% z takiej odległości. Dojdziemy trochę bliżej, to zwiększa się na 70%. It is done. Właśnie. Jest kilka możliwości, gdzie możemy celować. Tylko celowanie chyba nam daje karę do trafienia. Będziemy mogli to zaradzić, kiedy będziemy ekspertami strzelania. Wtedy ta kara do trafienia za celowanie w głowę jest mniejsza. Na razie musimy sobie poradzić z tym, co mamy. Dobra. It is done. It is done. Ciekawe, czy skrzynia jest zapułapczona. Tak. 12 punktów. What type of healing do you want? I am tak. Może po prostu weźmy to na twarz. Chociaż cały czas się... Chociaż to chyba nie jest 12, to jest chyba więcej. Dzięki, Virgil. Dobra. Na łyknąć jedną tą potkę, żeby nie być obciążony. Chociaż z naszym nastawieniem technologicznym nie mają one zbyt dużego efektu. Dobra, tutaj jest ich kolejna grupa. Virgil, tobie się przyda trochę many. It is done. Dobra. Wejdźmy może trochę bliżej. Próbujmy rzucić w nich granat. Nie zadziałało. Ale za chwilę oni podejdą.
Ładnie psie. Teraz może ja granatem coś zrobię? Okej. Dobra. It is done. Z takiej odległości nic mu nie zrobimy. Dobra. It is done. It is done. Chyba tyle. Dobra, ta skrzynia wygląda podejrzanie. Rozpięć do reakcji. Na razie może się przydać. Nie mamy i tak innych pierścieni. Póki co. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Wygląda na to, że nie. Dobra. Chyba tyle. Kurczę. Idźcie przodem. It is done. Drodzy towarzysze. It is done. Dobra. Pierścień. Okay. Tak, i zobaczyłem, te bonusy do statystyk rzeczywiście dają nam rękawice Magnusa. Nie mają nic takiego w opisie, ale są lepsze niż niż opis by wskazywał. Ja mogę się od... Chyba nie za bardzo. Virgil, latuj. Dziękuję. Te pułapki. Znajduję się dosłownie w kilku miejscach w grze, ale potrafił być upierdliwe. Dobra. It is done. Cię przodem, panowie. It is done. Jest P. Skyler oraz synowie. Dlaczego wchodzisz w pomieszczenia tego biznesowego establishmentu? Zidentyfikuj się je. Biznesowy establishment to jest dom, dom z horroru. Wybaczcie moje wtargnięcie, ale potrzebuję trochę informacji. Informacji? Włamałeś się do naszego domu i do naszej firmy po to, żeby dostać trochę informacji. Utterly posturous, jakby to ująć? Niedorzeczne. Mogę was zapewnić, że to jest niezwykle ważne. Potrzebuję zidentyfikować jednego z waszych klientów. Niemożliwe. Jestem niezwykle bliski tego, żeby zakończyć wasz biznes. Słuchajcie, nie chcę wam robić problemów, ale widziałem dużo. Tak, widziałeś. Jestem przez ciebie w nie lada problemie. Tak, jesteś... Coś tam mówi, że you're persistent. Jesteśmy tak niezmordowani. Nie chcemy go obrażać. Byłbym wdzięczny za wszelką wiedzę, jaką macie, dotyczącą tego pierścienia. Pierścienia? Proszę, spójrz na niego. Tak, te litery GB. Czy możecie zidentyfikować jego właściciela? Blah, 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 we are across...
My, Skylarowie, jesteśmy w biznesie od ponad 400 lat. Nigdy nie zdradziliśmy zaufania naszego klienta. Moglibyśmy go znowu zagrozić. Ale powiedzmy, że jest na waszym najlepszym interesie, żeby dać mi co chcę. Wymuszenie to jest. Tylko chcę pewnych odpowiedzi. Dlaczego tu jesteś? Okej, ale chciałbym wiedzieć, co się tutaj dzieje. No cóż, chyba nie ma potrzeby, żeby się z tym kryć. Jestem Winston Skyler, bla 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 bla. Co dokładnie masz na myśli, mówiąc ciemne sztuki, a nekromancja? O, to by tłumaczyło zombie krasnoludy, to jest wasza robota. Tak, te ciała już nikogo nie do nikogo nie należą, bla bla bla. Więc zbudowaliście swój sklep na tym krasnoludzkim, na tej krasnoludzkiej krypcie. No, bez obrazy, ale widzę, dlaczego jesteś trochę eerie, leery. Dokładnie nie wiem, co to znaczy ten przymiotnik. Niestety taki jest twój punkt. Był taki okres czasu, kiedy byliśmy legalnym biznesem i nikt się nie przejmował naszymi. Wygląda na to, że jesteśmy na skrzyżowaniu. Dokąd zmierzamy? Dokąd? Wygląda na to, że mam czegoś, czego ty potrzebujesz, a ty masz coś, co... Co mówi? And you hold something as well on a new university. Jesteśmy sami krasnoludami, nie widzę tutaj opcji z dogadaniem się. Nie wiem, czy to się dobrze skończy. Okej, jestem przekonany, czy możemy dojść do porozumienia? Tak, myślę, że to jest możliwe. Jeżeli zgodzisz się na to, że nie powiesz nikomu o naszym interesie, to dowiemy się, kim jest właściciel pierścienia. Zgoda? Zgoda. Bardzo dobrze. Teraz, żeby odzyskać twoją informację, nasze rekordy, zapiski tutaj są bardzo szerokie, ale może zająć godzinę znaleźć to, czego potrzebujemy. Zapytamy ojca, Poloniusa Skylera, twojego ojca, a gdzie on jest? Jest tutaj i nie jest tutaj, jak widzisz. Zachowaliśmy jego ziemską powłokę, bla 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 bla. Będziecie rozmawiać z zwłokami? Bla bla bla. Chyba sami mamy z nim porozmawiać. No, bla, 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 przepraszam. Chyba się nie poznaliśmy. Proszę pana. No, bla, 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 wybor. Moment, co tu się jeszcze mówią? To już się zdarzyło dla mnie 1000 razy. Bez znaczenia.
Czego poszukujesz? Zdaje się, że już możesz to wiedzieć. Szukam właściciela pierścienia. Zrobiliśmy go dla bardzo ważnej osoby. Bardzo ważnej dla nas. Bardzo ważniej dla się. Bardzo ważniej. Bardziej ważniej dla ciebie. O czym ty mówisz? Bla, 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 bla. Coś tam gadał. Jakiej rzece. Mówisz zagadkami. Czy możesz powiedzieć trochę jaśniej? Bardzo proszę. Pierścień. Człowiek, którego szukasz, nazywa się Gilbert Bates. Nie ma nic więcej, co mogę ci powiedzieć. Bla, 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 bla. Dziękuję. Planiusu się. Dobra. I wszystko jest zamknięte, więc tutaj za bardzo nie pozwiedzamy. Okej, to nasz koniec biznesu z Skylerami. To jest właśnie, nazwijmy to, zła ścieżka, że można się z nimi dogadać. Nie było to było możliwe, gdybyśmy mieli ze sobą Magnusa. It is done. It is done. Teraz wiedzmy jeszcze tutaj, czy coś it is done. Jest. It is done. It is done. It is done. Chyba nie. Wybuchowa pułapka. Dobra, za dużo nas nie uszkodziło. Złoto i trochę rzeczy. Dobra. To by było na tyle. A wszystko już zebraliśmy. Dobra, wynośmy się stąd. Co teraz mamy zrobić? Tak, mamy się udać do Gilberta Batesa. Zanim to jednak zrobimy, chyba mam jeszcze kilka rzeczy, którymi możemy się zająć. Czy awansowaliśmy o poziom? Nie. Brakuje nam jeszcze trochę do awansu. Dobra, w żadnym razie nie będziemy... Sprawy z Batesem nie będziemy oczywiście rozwiązywać tak, jak poprzednio to zrobiliśmy. Ale to zobaczycie w przyszłości. Póki co potrzebujemy nadal trochę leczenia. Mi się zdaje, że nie wiem, czy tak samo wcześniej to działało, ale zdaje mi się, że właśnie, że teraz leczenie chyba działa inaczej, bo widzę, że nie ma czegoś takiego jak odparcie leczenia, że za każdym razem jak Virgil nas leczy, to wchodzi. Problem jest taki, że leczy nas bardzo mało. Okej, a to za co? Okej. Nie wiem, za co to było. Może strażnicy się obrazili za zabicie tego gościa tutaj? Kurde, nie mam pojęcia. Halo, lubicie nas, czy nie? Dobra, szukam rezydencji pana Batesa, bla, bla, bla. To nie ma znaczenia. Okej, nie atakują nas teraz. Nie wiem, co ich ugryzło. Czy coś kliknąłem przez przypadek? Nie mam pojęcia. Ten gość nas atakuje. Z jakiejś przyczyny.
Ciekawe. Zobaczmy. Czy on idzie za nami, czy... Halo, panie? Bo jest jakiś system, o którym nie mam pojęcia, że jeżeli jesteśmy blisko jakichś zwłok, to nas zaatakuje strażnik? Pierwsze słyszę. What is it that you want of me? What type I am finished? Dobra. Mniejsza o to w takim razie. Dajmy się do... Tak, do... ścieków. Dobra, czy mogę wziąć może zamiast tego sztylet? Tak, nie przewiduję tutaj za bardzo ciężkich przeciwników. Dobra, chociaż parę mołotowów może się przydać. Co to było? Dziękuję. Dobra. Mamy jeden pierścień, który możemy oddać jednemu gościowi. Albo i nie. Zobaczymy. A poza tym przyjdziemy się tutaj, pozwiedzamy. Pomordujemy parę szczurów. Mam nadzieję na proste doświadczenie. Dobra. Są zamknięte drzwi. Chyba są podziemia jednego ze sklepów technologicznych. Tak mi się zdaje. Dobra. Podwiedzamy sobie teraz. Na razie nie bierzemy nic dalej z wątku głównego. Nadal chciałbym jeszcze dobić troszkę więcej doświadczenia. Dobra. Dobra, ma... Virgil, nie narzekaj, tylko lecz. Dobra. Generalnie korzystanie z broni na pewno byłoby szybsze, ale na takich przeciwników trochę szkoda mi amunicji. Dobra, chyba wszystko w tej części. Wracajmy do tamtego. To jest ciekawe. Jacyś złodzieje. W sumie nawet nie pamiętałem, że tutaj są jacyś złodzieje w tych kanałach. Ciekawe, czy będzie można się do nich dogadać jakoś. W sumie lokal nam z Zapchlonej Wzgórz nam wspominał o tutaj jakimś podziemiu złodziejskim. Ale zdaje się, że ci ludzie chyba po prostu nas zaatakują, jak tu podejdziemy. Dokładnie. Nie masz nic ważnego. Może być chyba upgrade dla Virgila. Tak. Kurde. Trochę dużo gratów nam się robi. Będę musiał niedługo odwiedzić jakiegoś kupca i mu to posprzedawać. Virgil, możesz już to oddać, tą zbroję. Spróbujmy
spróbujemy ją sprzedać jakiemuś kupcowi niedługo. A nadal jesteś obciążony. No cóż, trudno. Tak, trzymamy cię głównie jako leczenie. Magiczna laska. Zachowam sobie. What is it that you want of me? What is it that you want? Dziękuję. 1400 doświadczenia. To nie dużo, ale chyba nie wiem, czy tutaj jest już wystarczająco dużo rzeczy, żebyśmy aż tyle zdobyli. Chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część. Nie, tutaj jest jeszcze chyba jak... Nie, tędy weszliśmy. Czy tutaj coś było? Nie, tutaj był ślepy zaułek. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o tą część kanałów. Spodziewałem się trochę więcej. Dobra. W każdym razie mamy jeszcze inną ciekawą rzecz do zrobienia. Właśnie, o, to jest... Tu jest kupiec. Dobry ogrze, potrzymaj mi te wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję i zawalają mi ekwipunek. Dziękuję bardzo. Przydadzą się to. Tą zbroję. W sumie możemy sprzedać też. Dobra. Tego nie chcę kupić, no cóż. Ma ciekawe rzeczy, co? Masz rękawice, masz małą zbroję. Masz dobry hełm. Ogólnie fajne rzeczy, na które chyba na razie, które na razie chyba mnie nie interesują. Dobra. Usuńmy się od miejsca masakry, żeby znowu nas nie zidentyfikowali. Tutaj jest chyba złomiarz. Może u niego będziemy mogli sprzedać pozostałe rzeczy. Nie. Też nie. Może tutaj? Chyba też jakiś złomarz jest tam w porcie. Ewentualnie pójdziemy tam. Te. Może nam sprzedać tarczę, która mogłaby się przydać Virgilowi, ale chyba nie. I dobra, czy masz saletrę? Czy już od ciebie kupiliśmy? Chyba już od ciebie kupiliśmy saletrę. Dobra, nieważne. Dobra, pogadajmy do tego człowieka. A zrobienie zadania dla niego chyba nie będzie zbyt bolesne dla naszej reputacji. Dobra, chcę, żeby znaleźć pierścień, który mu spadł do kanalizacji. Możemy sobie zatrzymać pierścień. Możemy go zabić. Nie ma potrzeby. Masz pierścień. Kurczę, aż 3 punkty tej nastawienia nam to zjadło. Ale dostaliśmy trochę złota. Dobra. Ja, reputacja mordercy chyba może ucierpieć czasami. Dobra, ta pani ma dla nas ciekawe zadanie. Jest na tyle ciekawe, że nie zdradzi nam tego na ulicy. A ty kim byłeś? O, zna Lucana. Czysty geniusz. Jest przyjacielem? Nie, ale wspomina coś o złodziejach.
Chciałbym zostać złodziejem. Jestem pewny. Z podziemia z jakimś gościem każe nam się skontaktować. Powinieneś się z nim spotkać. Jest na rogu West South i Quilton Bend. Dobra, może pogadamy z tym gościem. Jesteśmy najlepszymi złodziejami, per se. Ale czego nie da się ukraść, zawsze można zamordować właściciela, prawda? Moja dyskrecja zależy od czego prosisz, proszę pani. Dobra, o jakie zadanie chodzi? Co chciałabyś dostać? To brzmi trochę niebezpiecznie. Ile mi za to zapłacisz? 250 zł za fatygę. Dobra, zgodzimy się. W każdym razie zleciła nam kradzież nagrobka z jakiejś elfickiej, jakby to ująć, nekropolii, grobowca. Właśnie zaraz tym zajmiemy. Dobra, on sprzedaje graty. Już chciał od nas kupić to. Czy masz coś ciekawego? Chyba nie bardzo. Dobra, co jeszcze mam? Jakie jeszcze graty mamy na sprzedaż? To w sumie możemy mu sprzedać to też. Jeden kryształ katronu potrzebujemy. Dobra, zachowaj sobie jeden miecz na zapas. Czy ty masz jakąś zapasową broń? Ty masz swoje pięści jako zapas. To powinno ci wystarczyć. Dobra. Dobra, na razie tyle sprzedamy. Dobra. Rubiny. Nie wiem, czy w innym sklepie nie kosztowałyby więcej, ale w sumie chyba nie bardzo mnie to obchodzi. Dobra, Virgil, jeszcze co masz? Dobra. No, nie chcę. Dobra. Dobra, weź ten sztylet. Czy to potrzebujemy dla kogoś? Chyba nie. Dobra. No, masz szmaty. To przytulę mnie zawsze. Dobra. To tyle. Troszkę zarobiliśmy. Jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj się znajduje również... jakby to ująć? Zapomniałem. Handlarka magiczna, czy... Nie, inaczej to chciałem ująć. Dobra, nieważne. Handlarka magiczna. Zidentyfikujemy ten... kij, który znaleźliśmy. To się przyda. I zobaczymy, czy jest coś warty. Dobra, nie to miałem na myśli. Hipokryzję. Nie chcę go nawet wziąć. Dobra. Jeżeli to załatwimy inaczej.
Nie chcę go wziąć niezidentyfikowanego. Dobra. W takim razie odsprzedamy to handlarzowi złomem. Dobra. Na razie nie wiem, czy będę poruszał kwestię wątku głównego. Chciałbym trochę porobić zadań pobocznych, troszkę nadrobić nasz poziom. 9 poziom to nie za dużo. I cóż, i ten dopiero może później zająć się wątkiem głównym. Oczywiście kwestię Gilberta Batesa załatwimy zupełnie inaczej niż w podejściu dla dobrych osób. Zobaczycie jak. Zobaczymy, jak daleko będziemy mogli się z nim posunąć. W każdym razie 119. Chcę odsprzedać za dużo więcej. Dobra, ciekawe. Czy jakbym zidentyfikował, czy by mi więcej dał pieniędzy? Dobra, nieważne. Że tak bardzo kasy póki co nie potrzebuję. Niech sobie zatrzyma. Dobra. Czy chcemy się już udać? Chyba jeszcze szybko udamy się do tych ruin. Tylko zanim to wezmę prawdziwą broń. Co mnie tak bardzo obciąża tutaj? Nie wiem. Dobra. Tutaj jest jeszcze tak. Dosyć duża, nazwijmy to, miejsce skupienia złodziei i innych szumowin. Ale póki co nas tam nie wpuszczą. Trzeba mieć 25 poziom, żeby tam wejść. Inaczej po prostu ludzie z nas będą się śmiali i nas zaatakują. Dobra. O, korzeń. Poproszę. Udajmy się do tych elfickich ruin. Ciekawe. Nie wiedziałem, że aż tak mało nam brakuje do awansu. Dobra. 2 do percepcji i na następnym poziomie możemy wziąć możemy wziąć strzelectwo lepsze. Znowu nie trafiłem. Dobra, nieważne. Forbidden Pit. A też zajrzymy chyba. Przynajmniej jak będziemy wracać. Dobra. Dobra. Ciekawe. Mroczne elfy. Mroczne elfy mają chyba inną ikonkę. Nie pamiętam, żeby jakiekolwiek postacie miały taką ikonkę wcześniej. Szlachcic. Co tu robisz? No, po prostu sobie podróżowałem. Nie wierzę ci. Zapytam jeszcze raz. Co tu robisz? Zostałem wysłany tutaj, żeby coś odzyskać. Co masz na myśli odzyskać coś? Pewna bogata pani zapłaciła mnie za nagrobek. Więc przyszedłeś tutaj sobie zdesakrować nasze święte ziemie. O, nie wiedziałem, a po prostu potrzebuję pieniędzy, jestem naprawdę mi przykro. Powiedz, z kim ona jest i puścimy cię. Ważna kwestia, tak zrobiłem jak grałem dobrą postacią. Zdradziłem im, kto mnie najął. Po jakimś czasie potem były nagłówki w gazetach, że ona została zamordowana. Więc nie zamierzamy tego robić. Polecam ci przemyśleć twoją pozycję. Nie jest warta twojego życia.
Chyba wolę zabić was. Niemilcy rzucają się niestety na nas najpierw. Niestety nie przewidzieli, że mamy koktajle mołotowe. Tego powinno nauczyć. Co, już uciekasz? Wracaj, tutaj mamy jeszcze parę rzeczy dla ciebie, zapomniałeś czegoś. Na przykład tego. Jak można uniknąć kuli? To nie było miłe, panie. Jesteśmy w połowie do następnego poziomu. Czy mają coś ciekawego? Niezły ekwipunek. Na przykład tarcza. Magiczny miecz. Nie ile się na tym wzbogacimy. Jakiś łuk. Dobra. To był chyba dowódca, co? Niezidentyfikowane buty. No dobra. Już na samym tym nieźle wyjdziemy. A poza tym... no cóż, czekaj, ci rozdajmy te może rzeczy. Na pewno się ucieszysz z nowych butów. Ty też, Virgil. Ty możesz dostać to. Virgil za to, że zainteresuje cię ten krótki miecz. Nie, wolisz nadal topór. Weź ten krótki miecz, bo z nim możesz używać gdzieś naszą nową światłością w ciemności. Nazwijmy to tak. Jak przejdziemy się do miasta, to pewnie poidentyfikujemy te wszystkie rzeczy. P- 632, co mi tak dużo zajmuje? Nie mam pojęcia. Gazeta? A, ta pani dała mi gazetę. Dobra. To jest chyba ten archeolog, który odnalazł te grobowce. Nie skończyło się to dla niego najlepiej. Dobra, jeszcze muszę zwolnić 12. No w sumie mogę tak to zrobić. Dobra. Co ty robisz? Przydałem ci przez przypadek bandaże? Chyba tak, bo dałem mu przez przypadek bandaże. Ups, nie chciałem tego zrobić. On je zmarnował na mnie. No cóż, zdarza się. Jeżeli potrzebujemy leczenia, Virgil jest całkiem niezłym lecznikiem. No. No cóż, trudno. Dobra, w każdym razie w następnym odcinku zejdziemy tam. Wyniesiemy cokolwiek tam znajdziemy. No i... No i cóż. Poszukamy dalszych okazji do zbicia doświadczenia w Tarancie. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.